Zapowiadałem wam, że jak dojdzie do drugiej tury, moi drodzy, wyborów, to wam przekażę pewne komunikaty. Mój komunikat wyborczy to jest. Mówię świadomy konsekwencji, co mi za to muszę czekać i jaka bitwa czeka przed nami. Podsumuję wam pandemię. Moi drodzy, pandemii nie ma. Wirus jest. I jest wielka zabawa. Mamy rok 1995. 25 lat temu ukazuje się pierwsze wydanie kart Illuminati. To są oświeceni. Bawarska, niemiecka, to są główni twórcy masonerii. To jest szpica. Nad nimi jeszcze tylko jest Bridney dzisiaj. Przedtem nie było Bridney, bo wtedy, kiedy to powstawało, to Żydów do tego nie wpuszczali. No ale jak oni potworzyli swoje loże, a jak zdobyli kasę, no to wyprzedzili iluminatów i wszystkich innych po kolei. Bo losami świata kieruje ten, kto ma co? Kasę. Z kasy później idą tytuły, władza, wszystko inne. Więc wtedy 20, znacie, ja wam mówiłem, jak był jubileusz 2000-lecia, to Kościół się obudził rok przed tym, że jest jubileusz. A masoni 30 lat temu już opracowali plan, jak będą truli to wydarzenie. Więc to wydarzenie pandemii zostało przygotowane 25 lat temu. Ukazuje się pierwsze wydanie kart Illuminati, ujawniające, że ich jedna z kart mówiła, że ich planem to jest ogólnoświatowa pandemia, a druga karta przymusowe szczepionki. Rok 2010, to już 15 lat minęło, na stronie Fundacji Rockefellera pojawiają się pierwsze wzmianki o pandemii koronawirusa. My żyjemy spokojnie, mnie wtedy kardynał Macharski, kardynał Dziwisz wiesza, my na początku dopiero drogi, a oni już wszystko mają gotowe. W 2012 roku na uroczystości otwarcia X-Roll w Londynie zaprezentowany zostaje masoński scenariusz pandemii i szczepionek. To już pokazali przy otwarciu olimpiady. Ludzie tego jeszcze nie widzą. Nie wiedzą. A oni już dają sygnał dla swoich. Tak jak otwierali przemęcz Gotarda, ta cała sceneria demoniczna, ona po co to zrobi? To będzie pokazane, że już powiedzieli, że mamy gotowy świat, że oddamy go w ręce szatana. Że królem świata, Bogiem jedynym będzie szatan. To trzeba znać ich założenia. Dlatego ucząc się od nich, już wam ogłosiłem 3 lata temu, wielka nowenna uwolnienia Kościoła. Wcześniej mieliśmy Wielka Świata. Kilkanaście lat do przodu projekt. Co chcemy w tym czasie robić? Przychodzą teraz wybory, a W się już zaczęło od marca. Póki mogę mówić publicznie, przekazuję wam pewne scenariusze, żebyście wiedzieli, na czym stoimy. 2012 rok. Raport Krajowej Rady Wywiadu USA. Przed 2030 rokiem należy się spodziewać nowego wirusa, który dotrze do każdego zakątku świata. 2014 rok. W laboratorium w Karolinie Północnej rozpoczynają się badania nad mutacjami wirusów koronowych. Szefem tego zespołu jest profesor Ralph Baryk, a jego asystentką Liza Garliński, Polka z pochodzenia. Czyli dzieci, Polacy mają zrobić koronację Pana Jezusa na Króla Polski, no i też się Polka znalazła w innej formie koronacji. Pamiętam, jak wrzały media w marcu, tuż przed pandemią, jak jeden z kapłanów w piekarach śląskich, przy biskupie Skworcu, tam gdzie jest Kambodża,
powiedział publicznie i media wrzały. Polska nie chciała ukoronować Pana Jezusa na króla Polski, więc ma koronawirusa. Ha, co się działo w Polsce? 2015 rok. W USA ogłoszone zostaje moratorium na prowadzenie tych badań ze względu na zbyt wielkie ryzyko dla świata, czyli systemy zabezpieczające. W przypadku wydostania się szczepów na zewnątrz. Choć może być to zwykła grypa, ale wirus ten jest bardzo niebezpieczny. Tyle wam tylko mówię. Skoro jedziemy na wykrot, Pan Jezus nakazał nam przestrzegać wszystkich przepisów. Ja wam ogłosiłem, będę ogłaszał dokładnie, jak się mamy zachowywać. Kto się nie zachować, niech nie jedzie. Nie jest to, dzieci, błaha sprawa. Znam księdza, który zachorował, ledwo uratowali. Znam proboszcza, który przez niego mieli kwarantannę, wszystko po kolei. Znam przypadek zacnej mamy księdza, która teraz nagle zachorowała po Komunii Świętej, po tym wszystkim, bo dzieci zaczęli mamę całować, czy po kolei myśleli, że babcia ma dużą gorączkę, pyk, leży pod respiratorem i dzieci z tego już nie wyjdzie. W 2015 wspomniany profesor Ralph Baric na portalu Nature Natura publikuje pracę naukową, gdzie prezentuje wyniki swoich badań. Bo to się dzielą. To tak dla specjalistów, nieduża grupa. Francuski profesor, recenzując tę pracę w Paryżu, pisze: trajektoria szerzenia się tego wirusa może być nieobliczalna. Czyli dzielenie się, mutacje. Także nam nie będzie potrzeba bomby atomowej i za rok może nas tylko pozostać miliard. Bo Bóg nie zniszczy świata, bo nie chce zniszczyć. Świat kto zniszczy? Sam człowiek. W 2016 roku projekt zostanie przeniesiony do wojskowego laboratorium w Wuhan w Chinach. Żebyście wiedzieli, cokolwiek się dzieje, wszędzie palce mieszają na świecie Amerykanie. Projekt zostaje przeniesiony do wojskowego laboratorium w Wuhan w Chinach, które powstało w kontekście ewentualnej wojny biologicznej. Wszystko, co jest przygotowane do walki z ludzkością, jest oparte na zasadzie prowokacji. Nie my, Amerykanie, nie my, Niemcy, tylko trzeba znaleźć kogoś głupka. Wcisnąć to gdzieś w Afryce czy Fina. Wcisnęli w Chinach, no i gdzie wybuchła ta pierwsza bomba? Wuhan. Amerykanie teraz wrzeszczą, że Chińczycy zakrywają dane, nie podają ile i tak dalej, i tak dalej. Mamy zwalnianie ze wszystkich kwarantan powolnych, no ale ilość zachorowań wedle ich wskazań nic nie zmalało, a rośnie. W Niemczech minister nie wytrzymała i nakazała wysłać dzieci i młodzież do szkoły, bo jak będą dłużej w domu, my ich nie opanujemy. W Niemczech do szkoły chodzą od miesiąca. U nas w Polsce już planują online od września. Bo to są eksperymenty na ludzi, rozumiecie? Kto jest słabsze państwo, dbając o moją kondycję, mocniejsze, łamie pewne układy. A takie słabsze jak my, no to my są szczury doświadczalne i na nas się ćwiczy eksperyment. Że jesteśmy szczurami doświadczalnymi, to wam w końcówce podam tej reklamy.